3 maja około godziny 12 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze budynku w miejscowości Pieszyce na ulicy Kuźnickiej 1, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził pożar pustostanu pod wskazanym adresem. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego wody na palący się pożar. Droga na czas prowadzonych działań na ulicy Kuźnickiej 1 była zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu swoje czynności również prowadzi policja.